usta twe. I czule szeptać, kocham cię. Lecz wielka dzieli nas granica, boś ty bogatą przecież jest. Ja jestem tylko zwykłym rajkiem i jest mi w życiu bardzo źle. Lecz gdybym był ja czarodziejem, dałbym ci, miła, cały świat. Lecz nim nie jestem, moja miła, i muszę odejść w szary świat. Bo wielka dzieli nas granica, boś ty bogato przecież jest. Ja jestem tylko zwykłym lajkiem i jest mi w życiu bardzo źle. Na niebie gwiazdka mówi mi, jak bardzo, bardzo chciałabyś jedną gwiazdeczkę z nieba mieć. Lecz nierealne to jest dziś. I wszyscy razem. Bo wielka dzieli nas granica, boś ty bogatą przecież jest. Ja jestem tylko zwykłym rajkiem i jest mi w życiu bardzo źle. Wielka dzieli nas granica, boś ty bogata. Dziękuję. Brawa, brawa, Dobrze, brawa. Po piosence zapraszamy do kontynuacji dowcipów przy stole. Proboszcz egzaminuje z katechizmu parę, która wkrótce ma stanąć na ślubnym kobiercu. Narzeczony idzie świetnie, narzeczony mętnie duka, odpowiedzi. Pani zdała, a pan jeszcze raz musi przyjść za miesiąc. Para przychodzi po tygodniu. Przecież mówiłem za miesiąc. Księże proboszczu, to nie tamten. Znalazłam takiego narzeczonego, co zna katechizm na pamięć. Piszę do ciebie parę tych linijek, żebyś wiedział, że do ciebie piszę. Jak ten list dostaniesz, to znaczy, że do ciebie doszedł. Jak go nie dostaniesz, to daj mi znać. To go wyślę jeszcze raz. Piszę do ciebie wolno, bo wiem, że nie potrafisz szybko czytać. Niedawno tata przeczytał w jakiejś gazecie, że najwięcej wypadków zdarza się kilometr od domu. Więc przeprowadziliśmy się trochę dalej. Mieszkamy teraz w fajnej chałupce, jest tu pralka, choć nie jestem pewna, czy się nie zepsuła. Wczoraj wrzuciłam do niej pranie, pociągnąłem za sznurek i pranie gdzieś wsiąkło. Pogoda jest nie najgorsza. W zeszłym tygodniu padało tylko 2 razy. Za pierwszym razem 3 dni, za drugim 4. Co do kurtki, którą chciałeś, wujek Piotr powiedział, że jak ci pośle z guzikami, to będzie dużo kosztować. Bo guziki są ciężkie. Dlatego oderwałem guziki i włożyłem do kieszeni. Twoja siostra Julka, która wyszła za mąż, w końcu urodziła. Nie znamy jeszcze płci, więc ci nie powiem, czy jesteś ciocią, czy wujkiem.
Gorzej z twoim bratem Jankiem. Zawrócił samochód i zostawił w środku kluczyki. Musiał iść do domu po drugi komplet, żeby nas wyciągnąć. Twoja mamusia Dusia. PS. Chciałem ci włożyć do listu parę złotych, ale już zakleiłam. Nasze przedstawienie zbliża się już ku końcowi. W imieniu organizatorów, którymi są panowie z Samolubia, dziękuję paniom za przybycie i czynny udział w programie. Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj są z nami. Dzień Kobiet w naszej parafii organizowany jest już po raz czwarty. Tym razem my, mężczyźni z Samolubia, mieliśmy przyjemność być gospodarzami i głównymi organizatorami. Choć organizację przedstawień i wystąpień z okazji Dnia Kobiet, w formie jakiej, drogie panie, widziałyście, zapoczątkowano 4 lata temu, panowie ze Stowarzyszenia Wspierającego Rozwoju Wsi. Z roku na rok organizację Dnia Kobiet zaczęło angażować się coraz więcej panów, nie będących członkami stowarzyszenia. I tak już dzisiaj należy powiedzieć, że Dzień Kobiet w naszej parafii organizują i prowadzą panowie z miejscowości, której odbywa się uroczystość. Tak jak to jest dzisiaj, gdzie głównymi bohaterami sceny jest płeć męska z Samolubia. Jednak jak każdego roku Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi wspiera nasze działania poprzez udostępnienie nie tylko sprzętu nagłaśniającego, komputerowego, ksera, drukarek, a nawet ciepłego lokalu do pierwszych naszych prób, gdyż nikt z nas nie ma takich możliwości jak stowarzyszenie. A niewielu wie, ile potrzeba nakładu pracy i zaangażowania, wie tylko ten, kto się w to angażuje. Nasze działania wspierali również darczyńcy i sponsorzy, a nawet panie, które swoją postawą jeszcze bardziej zachęciły nas do organizacji dzisiejszego dnia. Wspierali nas również nasi przyjaciele, znajomi, nasz ksiądz proboszcz, a dzisiejsza państwa obecność jest potwierdzeniem, że mimo kilku trudności, czasami czyjejś nieprzychylności, warto jest angażować się we wspólne działania i wzajemnie sobie pomagać. Dlatego składamy wszystkim serdeczną wdzięczność i podziękowania za pomoc w organizacji Dnia Kobiet. Pomoc, którą państwo nam zaoferowali, okazała się bezcenna. Ogromnie się cieszymy, że w naszej parafii i okolicach są nadal tak wspaniali ludzie, na których można polegać. Być może dzięki państwu w przyszłości będziemy mogli cieszyć się zaangażowania wszystkich mieszkańców i sukcesów naszej parafii, za co już teraz serdecznie dziękujemy. Dzięki państwu uprzejmości możliwe było spędzenie tego dnia w sposób nietypowy. Dzisiejszą inscenizację przygotowali Jan Powierża. Brawa, brawa. Muzykę Wiesław Kaczerski. Sołtys Krawczyk. Oraz nasze organistki Grażynka i Danusia. Prosimy. Brawa, brawa. Proszę do nas, dziewczyny. Tekst wspierali artyści. Skrawczyk Tomasz Agieło. Brawo. Brawo, Tomaszu. Skrekol Ryszard Przytuła. I nasz ksiądz proboszcz Adam Steć. Oraz gospodarze dzisiejszej uroczystości. Stanisław Jagieło. Jurek Winiarek. I Jan Serwak, proszę państwa.
Jasiu się kłania nisko, może któraś dziewczyna skusi się na niego. A na zakończenie stańmy wszyscy w koło, zaśpiewajmy 100 lat głośno i wesoło. No bo wszystkie panie na to zasłużyły, by 8 marca święto obchodziły. Życząc dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, życie 100 lat zdrowiu, szczęściu i miłości. Bywa, że mu w życiu słoneczko świeciło, a wiatr nigdy nie wiał i młota nie było. Jeszcze jedno dla was przesłanie my mamy, byście drogie panie razem się trzymały. Czyściutkie imprezy razem świętowały, no i się na siebie nigdy nie gniewały. Niech panuje jedność, miłość, no i zgoda, wtedy będzie słońce i piękna pogoda. Starajcie się zawsze w dobrym czynie złączyć, winę sobie przebaczać i rany nie jątrzyć. Wszystkim życzę szczęścia, prosimy o oklaski, trochę zrozumienia, no i trochę łaski. A gdybyście chciały usłyszeć powtórkę, to ręce do góry i oj, okrzykurgiem. No. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Niech wam gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. Zdrowia, szczęścia, pomyślności życzymy wam właśnie. Zdrowia, szczęścia, pomyślności życzymy wam właśnie. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. A kto? Panie! Panie! Nasze drogie kochane panie. Dziękujemy ślicznie. Co? Zaczynają panie opanowywać scenę. Aha. Nie. W imieniu swoim oraz wszystkich obecnych tu kobiet dziękuję wspaniałym panom, którzy uświetnili nasze święto Dzień Kobiet. Występy panów myślę, że wszystkim paniom się podobały, a szkoda, że takie święto nie obchodzone jest przynajmniej raz w miesiącu. Dziękujemy za życzenia, miłe słowa, piosenki o nas i dla nas. Wielkie ukłony dla was, panowie, za to, że odważyliście się wystąpić i zorganizować tę uroczystość. My wiemy, ile przygotowań i trudu was to kosztowało. Bardzo dziękujemy. 10 maja.